Karolina Sawka, która już jako ośmiolatka zadebiutowała w roli Nel w filmie na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, miała okazję poznać świat wielkich produkcji filmowych na samym początku swojej kariery. Jednak to jej kolega z planu, Adam Fidusiewicz, starszy od niej o 7 lat, zrobił większą karierę w przemyśle rozrywkowym. Fidusiewicz znalazł swoją bezpieczną przystań w popularnej telenoweli Na Wspólnej, a także wystąpił w szeregu innych znanych seriali, takich jak Czas Honoru, O mnie się nie martw, czy Bodo, a także w produkcji z Ewanem McGregorem. Karolina Sawka, mimo obiecującego startu, na jakiś czas zniknęła z dużego ekranu, skupiając się głównie na telewizji i teatrze, z występami w serialach takich jak M jak Miłość czy Pierwsza Miłość. Jej związanie z teatrem wydaje się być wyborem serca i drogą, która daje jej największe zadowolenie jako artystce. Sawka przyznała, że decyzja o niekontynuowaniu natychmiastowo aktorstwa dziecięcego pozwoliła jej na bardziej świadome podejście do kariery. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej Szczecin wyjaśniła: gdybym jako dziecko poszła w aktorstwo, mogłabym potem czuć, że nie była to w pełni samodzielna decyzja. Nie wiem, jaką satysfakcję czerpałabym z zawodu. Teraz przynajmniej wiem, że kursując po Polsce z walizką u nogi, robię to z własnego wyboru. Karolina Sawka wybrała więc ścieżkę, która pozwoliła jej na rozwój osobisty i artystyczny według własnych warunków, co w dzisiejszym szybkim i często bezwzględnym świecie show, biznesu może być postrzegane jako odważny i zasługujący na uznanie wybór. Karolina Sawka, znana ze swojej roli jako Nel w filmowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza, a także z licznych ról telewizyjnych i teatralnych, niedawno wkroczyła w nowy rozdział swojego życia. Po ukończeniu szkoły filmowej w Łodzi, gdzie spotkała swoją wielką miłość, Mateusza Rzeźniczaka, zdecydowała się na ślub. Ceremonia odbyła się w czerwcu w Łodzi, mieście, które jest szczególnie bliskie sercu Mateusza i stanowiło tło dla ich miłości. Wesele miało miejsce w klimatycznym hotelu Stare Kino, co dodatkowo podkreślało filmowy charakter ich związku. Jak wyjawił znajomy pary tygodnikowi Twoje Imperium, po ślubie Karolina i Mateusz planują długą podróż poślubną. Para nie zwraca uwagi na luksusy, preferując podróże budżetowe, które pozwalają im jak najwięcej odkrywać i doświadczać. Faktyczne przypieczętowanie ich związku miało miejsce w sobotę, 22 czerwca, kiedy to Karolina i Mateusz pojawili się w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Na tę okazję Karolina wybrała długą białą suknię z bufiastymi, prześwitującymi rękawami, a Mateusz zdecydował się na nieformalny zestaw garniturowy z białym t-shirtem. Nowożeńcom pozostaje zatem życzyć wszelkiego szczęścia i wielu wspaniałych wspólnych chwil w ich wspólnej przyszłości.